Dzień dobry, dziś mamy środę, 21 czerwca, a ja witam się z Wami z Parafii Ewangelickiej w Pokoju i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. W modlitewniku z Biblią na co dzień mamy dziś fragment psalmu 25, gdzie w 17 wierszu czytamy: Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. A ewangelista Jan w 16 rozdziale w 33 wierszu pisze: Jezus mówi, na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłam świat. Kto z nas nie ma dzisiaj problemów, trudności? Kto z nas nie boryka się z jakimiś sprawami, które spędzają mu sen z oczu i zajmują jego głowę? Takie mamy czasy. Każdy z nas z czymś się zmaga. Ale kochani, czy Pan Bóg obiecał nam, że jeśli Jemu oddamy swoje życie, jeśli Jemu zaufamy, to nasze życie będzie sielankowe i bezproblemowe? Nie. Nigdy czegoś takiego nie obiecywał. Za to obiecuje nam każdego dnia, że jeśli Jemu powierzymy w modlitwie swoje sprawy, że jeśli w Jego ręce oddamy naszą codzienność i nasze życie, to On przez wszystkie problemy, które spotkają nas na tym świecie, przeprowadzi nas zwycięsko. W dzisiejszej Ewangelii też czytamy, na świecie ucisk mieć będziecie. A więc spotkają was trudności i cierpienia. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jeśli spojrzymy na historię różnych bożych bohaterów w Biblii, to dokładnie to samo potwierdza ich życie. Jeśli spojrzymy na Hioba, z iloma trudnościami i problemami on się spotkał, to myślę, że z perspektywy jego życia bardzo często odniesiemy wrażenie, że my jednak mamy bezproblemowe i lekkie życie. Ale jeśli jesteśmy Panu Bogu wierni, jak Hiob, on pomaga nam przejść przez wszystkie trudności, które spotykają nas w codziennym życiu. Inny bohater, Daniel, kiedy nie chciał ukłaniać się posągowi, za karę został wrzucony do pieca. Również nie od razu Boże rozwiązanie, ale najpierw próba. I kiedy zaufał, wyszedł z pieca razem ze swoimi przyjaciółmi bez najmniejszego draśnięcia. Później, kiedy zostaje w całym kraju wprowadzony zakaz modlenia się do kogokolwiek i kłaniania się komukolwiek innemu, jak tylko królowi, znowu Daniel wyłamuje się spod tej zasady. Modli się 3 razy dziennie do Pana Boga i oddaje Jemu pokłon. I znów Pan Bóg pozbawia go trudności z tego powodu? Nie. Spotyka go trudność, za karę zostaje wrzucony do lwiej jamy. Ale Pan Bóg po raz kolejny działa w jego życiu w cudowny sposób, ratując go przed lwami i wyprowadzając go z tej jamy zwycięską ręką. Jeśli spojrzymy na życie apostoła Pawła, również przeczytamy w Dziejach Apostolskich, w jego listach wiele informacji o tym, jakich udręk, jakich problemów doznawał, głosząc Boże Słowo i głosząc Jezusa Chrystusa. Był wtrącany do więzienia, w końcu zabity. Ale Pan Bóg był z nim do końca. Pan Bóg chce być w Twojej codzienności, w Twoich problemach także z Tobą. Nawet jeśli w Twoim życiu pojawiają się sprawy, które nie idą po Twojej myśli, nawet jeśli w Twoim życiu zdarzają się krótkotrwałe cierpienia, wiedz, że i w tych sytuacjach, i w tych chwilach Pan Bóg jest z Tobą. Kochani, wyobraźcie sobie witraż w kościelnym oknie. Spróbujcie wziąć swojego smartfona, podejść do takiego witraża najbliżej jak się da, zrobić jeszcze zoom w telefonie i zrobić zdjęcie małego fragmentu takiego witraża. Zobaczycie, że na zdjęciu wyjdzie tylko zbitka kolorowych szybek.
nic nieznaczących i nic nie przedstawiających. Dopiero kiedy zmniejszycie zoom, zrobicie kilka albo kilkanaście kroków w tył i zobaczycie ten witraż z dalszej perspektywy, od samej góry do samego dołu. Wtedy spostrzeżecie na nim piękny obraz i zobaczycie przesłanie, które on niesie. A kiedy spojrzycie na niego wtedy w szczegółach, zobaczycie, że między wszystkimi kolorowymi, pięknymi, radosnymi szybkami są czarne kontury. Kochani, nasze życie jest jak witraż. Jest w nim pełno kolorowych szybek, pełno wspaniałych doświadczeń, pięknych zdarzeń, wspaniałych wspomnień. Ale aby te szybki nie zlewały się ze sobą, aby były czytelne, aby przedstawiały piękne świadectwo naszego życia, potrzebne są także te czarne kontury. Te krótkotrwałe cierpienia i trudności, które nadają charakter, które kształtują, które powodują, że obraz naszego życia jest wyraźny. I kiedy na problemy, z którymi już uporaliśmy się w naszym życiu, spojrzymy z perspektywy, spojrzymy z dalsza, jak na witraż, wtedy zobaczymy, że nie ma tam nic, ani jednej kreski, która byłaby niepotrzebna. Bo we wszystkim Pan Bóg miał swoją pieczę. Pan Bóg był z nami i nam błogosławił. To On sam pomagał nam przejść przez wszystkie trudności, przez wszystkie czarne plamy naszego życia. Dlatego zachęcam Cię. Nawet jeśli czasem wydaje Ci się, że Pan Bóg nie odpowiada na Twoje modlitwy w taki sposób, w jaki Ty chciałbyś albo chciałabyś, aby odpowiedział, wiedz, że On słucha. On ma nad tym pieczę. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat, mówi Jezus. Jezu, nadziejo nasza, w Tobie znajdujemy pociechę, którą Bóg może wylać na nasze życie. Mamy też tę świadomość, że w modlitwie możemy Ci wszystko wyznać i wszystko powierzyć. Prosimy, abyś Ty wysłuchiwał naszych modlitw i prowadził nas drogą przez życie, którą Ty dla nas wyznaczyłeś i która jest najlepsza. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wspólne rozważanie Bożego Słowa. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.